Szczęść Boże, Justyna Kendra. W południe zapraszam na informacje dnia. W poniedziałek 26 sierpnia przewodniczący Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń VAT Marcin Horała przedstawi projekt raportu końcowego Komisji. Uszczelnienie luki VAT-owskiej pozwoliło zatrzymać w budżecie państwa ogromne środki. Poseł Marcin Horała już na początku lipca informował, że prace Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń podatku VAT powinny zakończyć się w tej kadencji Sejmu. Opinia publiczna powinna otrzymać szereg rzetelnych informacji co do skali problemu, bo za rządów koalicji PO-PSL z budżetu państwa znikały miliardy złotych. Teraz przewodniczący potwierdził, że jesteśmy coraz bliżej poznania raportu końcowego. Na poniedziałek 26 sierpnia zwołałem posiedzenie Komisji VAT, na którym przedstawię projekt raportu końcowego Komisji. Komisja swoje prace rozpoczęła w lipcu 2018 roku. W czerwcu tego roku przesłuchiwany był Donald Tusk, który podniósł zarzut, że Komisja ma charakter polityczny. Niechętnie odniósł się także do raportu Komisji Europejskiej, według którego jeszcze w 2007 roku Polska była krajem z niewielką luką VAT. W 2015 roku, czyli u schyłku rządów Platformy Obywatelskiej, luka była jedną z najwyższych wśród badanych krajów. Wie pan co, ja jestem już za stary i to nie jest moja pierwsza komisja, jak pan wie. Bywałem w trudniejszych sytuacjach w życiu i mnie nie tak łatwo zbyć tego typu komunałami. Czy może pan precyzyjnie powiedzieć, na jaki raport pan się powołuje i jaka jest data ogłoszenia tego raportu? Przed komisją zeznawała także m.in. była premier Ewa Kopacz czy były minister finansów Jacek Rostowski. Według zapowiedzi wiceprzewodniczącego komisji posła Kazimierza Smolińskiego z Prawa i Sprawiedliwości, po ogłoszeniu raportu końcowego można spodziewać się wniosków do prokuratury. Od lipca tego roku z rządowego programu Rodzina 500+ mogą korzystać także rodzice z jednym dzieckiem i to bez żadnego kryterium dochodowego. W programie uczestniczy obecnie ponad 6,5 miliona polskich dzieci. Rząd przeznaczył na nie już kilkadziesiąt miliardów złotych. Kolosalna suma wydana na świadczenie 500+. Od początku istnienia programu rząd przeznaczył na ten program 77 miliardów złotych. Średnio w miesiącu to jest 2 miliardy, za lipiec 2 miliardy 400 milionów złotych. Oczywiście lipiec już mówimy w programie rozszerzonym, czyli w programie bez kryterium dochodowego. Rodzice przeznaczają środki w głównej mierze na dodatkowe zajęcia dla dzieci, rozwój ich zainteresowań, produkty codzienne użytku, wakacje lub po prostu odkładają je na przyszłość. Decyzje podejmują rodzice. Nie potwierdzają się absolutnie informacje i dane, to co podnosiła opozycja, że będą te środki marnotrawione i że nie wiadomo co z tym się będzie dziać. W ciągu dla tych wszystkich około 1000 świadczeń jest wypłacanych w formie rzeczowej. To jest 3% całego programu. Czyli to są te już takie skrajne przypadki. Obecnie programem objętych jest prawie 6 800 000 dzieci. Ochotnicze straże pożarne mogą już wnioskować o dodatkowe fundusze. Środki przeznaczone są na propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy, ale także na inicjatywy oświatowo-kulturalne i sportowe. Termin składania wniosków upływa 10 września. Ochotnicza Straż Pożarna to w wielu gminach jednostka, która jako pierwsza dociera do pożaru czy innych wypadków, gdzie niezbędna jest profesjonalna pomoc. Teraz ochotnicy mogą otrzymać dodatkowe pieniądze z budżetu państwa, by na przykład realizować cele edukacyjne. Mowa tu chociażby o szkoleniach z udzielania pierwszej pomocy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji właśnie na profilaktykę kładzie główny nacisk. Te jednostki, które zdecydują się złożyć wnioski o wsparcie, otrzymają część z łącznej kwoty 82 milionów złotych, jakie przeznaczono na program. Wystarczy zgłosić się do właściwego terytorialnie komendanta powiatowego lub komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w terminie nieprzekraczającym 8 września. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Sportowa aktywność Polaków pozostawia wiele do życzenia i nie chodzi tu o bierne kibicowanie przed telewizorem czy na stadionach, a o realną aktywność fizyczną. Regularnie sport uprawia jedynie co czwarta osoba, ale połowa z nas nie ćwiczy wcale.
Sport, rekreacja, turystyka, wszystko to wpływa na nasz organizm, nasze samopoczucie, a szerzej po prostu na nasze zdrowie. Niestety Polacy wciąż są na bakier z aktywnością fizyczną. To natomiast skutkuje częstszymi wizytami u lekarzy. Koszty opieki zdrowotnej i absencji pracowniczych są wysokie. Szacuje się, że straty z tego tytułu sięgają 7 miliardów złotych rocznie. Wraz z wiekiem spada aktywność fizyczna Polaków. Również dwukrotnie rzadziej niż średnia w Unii. Emeryci u nas uprawiają sport. Dlatego Ministerstwo Sportu i Turystyki chce zaprosić Polaków do sportu przy pomocy wielu programów. Ministerstwo Sportu i Turystyki stale stara się podejmować takie działania, w szczególności przez rozwój infrastruktury sportowej, upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży. Mowa tu chociażby o rządowym programie Scout, który będzie wychowywał talenty wśród najmłodszych. Na ogólnopolską sieć skautów będą składali się trenerzy, instruktorzy i nauczyciele wychowania fizycznego. Należy pamiętać, że społeczeństwo sprawne fizycznie przyczynia się do wzrostu dobrobytu. Jeżeli chodzi o wartość całego polskiego rynku sportu, szacuje się, że jest to około 10 miliardów złotych. Udział w PKB około 2%. No i miejmy nadzieję coraz większy, ponieważ jest to istotne społecznie. Wpływa pozytywnie na nasze zdrowie, nasze poczucie wspólnotowości. To, jaki jest wpływ sportu na naszą gospodarkę, ukazuje raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Optymizmem może napawać fakt wysokich nakładów na infrastrukturę sportową, przeznaczanych zarówno przez samorządy, jak i władze centralne. Tu jesteśmy na 8. miejscu w całej Unii Europejskiej. Niemcy nadal nie dopełnili swojego zobowiązania wobec NATO i nie przeznaczają 2% produkcji krajowego brutto na obronność. O szybsze zwiększenie nakładów na ten cel apeluje do władz w Berlinie Mateusz Morawiecki. Premier Polski domaga się także od Niemiec reparacji za straty podczas II wojny światowej. Szef polskiego rządu udzielił wywiadu dla dzienniku koncernu medialnego Funke Mediengruppe. Mówił między innymi o tym, że Polska nie otrzymała odpowiedniej rekompensaty za okrucieństwo II wojny światowej. Straciliśmy 6 milionów ludzi, dużo więcej niż inne kraje, które dostały wysokie reparacje. To nie jest sprawiedliwe, nie może tak zostać. Jest dużo do przeanalizowania. Niemcy starli z powierzchni ziemi ponad 1000 polskich wsi. Dokładnie ustalimy sumę, której będziemy się domagać. Premier Morawiecki zaapelował także do Berlina, by Niemcy zaczęli przeznaczać więcej środków na obronność, do czego zobowiązane są wszystkie państwa NATO. Nasi zachodni sąsiedzi mogą brać przykład z polskiego rządu, który ten cel realizuje. Nie powiedziałbym, że Niemcy są pasożytem, ale ich nakłady nie odpowiadają zobowiązaniom. Niemcy powinny szybciej zwiększyć wydatki na obronę. Niemcy mają czas na dotrzymanie obietnicy do 2024 roku, ale do tej pory nie zrobili nic w tej sprawie, a co coraz głośniej słychać zapowiedzi o możliwości ograniczenia przez rząd federalny Niemiec środków na obronność. Wywiad dla niemieckiego koncernu to część ofensywy medialnej premiera Mateusza Morawieckiego w zagranicznych mediach. Szef rządu rozmawiał także z francuskim dziennikiem West France. Zapowiedział, że w pierwszych miesiącach przyszłego roku prezydent Francji Emmanuel Macron jest oczekiwany z wizytą w Polsce. Wyraził także nadzieję na, jak to określił, nowy początek. Znamy datę wyborów parlamentarnych, pojawiają się więc kolejne zapowiedzi protestów. Tym razem o możliwym strajku ponownie mówią lekarze rezydenci, choć w ubiegłym roku wynegocjowali oni porozumienie mówiące o wzroście nakładów na służbę zdrowia i podwyżkach. Wypowiedzenie klauzuli opt-out oznacza, że lekarze rezydenci nie będą pracowali więcej niż 48 godzin tygodniowo. Ja oczywiście nie mogę namawiać nikogo do pracy ponad siły, no każdy ma prawo do pracy zgodnie z kodeksem pracy, z godzinami. Jeżeli się czuje na siłach, to oczywiście może pracować więcej i wtedy tą klauzulę opt-out ma. Natomiast ja do końca nie rozumiem hasła protest, ponieważ OZZL i Porozumienie Rezydentów podpisało porozumienie z ministrem zdrowia w zakresie zwiększających się nakładów. W myśl tego porozumienia do 2024 roku finansowanie służby zdrowia zwiększy się do 6% PKB. Co więcej, w ramach tego samego porozumienia strony zobowiązały się do nienawoływania do wypowiadania klauzuli opt-out. Obecne działanie związków zawodowych może dziwić, bo w myśl ustawy nakłady ze 100 miliardów na dzień dzisiejszy wzrosną do nawet 160 miliardów złotych, mówił w programie Aktualności Dnia na antenie radia Maryja, minister zdrowia Łukasz Szumowski. To jest ogromny wzrost. To jest wzrost przecież o ponad połowę tego, co mamy dzisiaj. Więc
tempo wzrostu, ilość pieniędzy, ilość nakładów jest gigantyczna. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy zapowiedział już powrót do akcji protestacyjnej. Warto przypomnieć, że wspomniane porozumienie zawierało także zapis o wzroście wynagrodzeń lekarzy rezydentów, które zostało zaakceptowane przez związki zawodowe. Jeszcze 3 miesiące temu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski mówił o zakończeniu budowy 3 kolejnych stacji metra. Pociągi miały ruszyć w tym miesiącu, ale nie ruszą, bo przekazana dokumentacja do inspektora nadzoru budowlanego jest niekompletna. W tym samym czasie trwa budowa stacji po zachodniej stronie stolicy. Zgodnie z planem zakończy się w listopadzie, ale kiedy ruszą tam pociągi, tego też nie wiadomo. Prace nad rozbudową drugiej nitki warszawskiego metra idą do przodu. Na początkowych stacjach zachodniej części budowlańcy rozpoczęli roboty wykończeniowe. Stacje stoją w tym momencie, prowadzimy intensywne prace nad wykończeniem tych stacji. Jeżeli chodzi o wygląd, pojawiają się już pierwsze płytki, pojawiają się sufity, ściany zatorowe, pojawiają się pierwsze kolory. Tutaj na stacji Księcia Janusza sufity będą miały kolor zielony, industrialny, bardzo przyjemny. Na stacji C07 Młynów ona będzie niebieska, stacja Płocka to jest miedź. Prace trwają również na powierzchni linii metra. Już we wrześniu zaczniemy pierwsze nasadzenia drzew na powierzchni ziemi tutaj przy Księcia Janusza, więc z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień Górczewska i sąsiadujące ulice Płocka będą przypominały coraz bardziej swój kształt. Sprzed odtworzenia możemy zadeklarować, że będzie nawet bardziej zielono niż było przed rozpoczęciem budowy. Niestety w przypadku wschodniej części drugiej linii metra nie jest już tak kolorowo. Choć stacje są już ukończone, to nadal nie ma zielonego światła, by pociągi mogły ruszyć w drogę. Wszystkie wymogi formalno-prawne muszą być spełnione i to nie jest żadna papierologia, to nie jest żadne czepianie się. Mówi wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera. Aby odebrać stację metra, należy złożyć odpowiednią dokumentację. Ta złożona przez inwestora nie jest kompletna. Brakuje oświadczeń kierowników budowy, protokołów badań oraz rysunków w projekcie budowlanym uwzględniającym wszelkie zmiany w pierwotnym planie. Jak zapowiedział wojewoda, gdy tylko dokumentacja zostanie uzupełniona, ruszy dalszy proces zakończenia budowy. Dopełnimy wszystkich obowiązków tak, żeby warszawiacy, jak również przyjezdni korzystali z tego metra jak najszybciej, kiedy będzie można to uczynić. Jeżeli wszystkie formalności zostaną spełnione, to wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego będzie miał 3 tygodnie na ocenę inwestycji. Jak daleko posuną się feministki, by promować zabijanie nienarodzonych dzieci? Wydaje się, że granic nie ma, czego potwierdzeniem jest zorganizowany konkurs Aborcja w kadrze Polska XXI wieku. Ruchy lewicowo-liberalne, homoseksualne i feministyczne walczą z życiem, opowiadając się za dostępem do tzw. aborcji bez ograniczeń. Dowodem na to jest skandaliczny konkurs zorganizowany przez Fundację na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Choć tu planowanie rodziny jest tylko w nazwie, bo w rzeczywistości w opisie konkursu Aborcja w kadrze Polska XXI wieku czytamy: pokażcie nam, jak kobiety w Polsce radzą sobie dzisiaj z restrykcyjną ustawą i jak wygląda przerwanie ciąży dziś. W końcu rok w rok i według ostrożnych szacunków ciążę przerywa jakieś 150 tysięcy z nas. Tego typu konkursy są niemoralne i absurdalne, podkreśla prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia Wojciech Zięba. One zachęcają matki, aby pokazały, w jaki sposób zabijają własne dzieci. Konkurs pokazuje, jak mocno próbuje się przemodelować myślenie społeczeństwa i wmówić Polakom, że tak zwana aborcja jest jak zwykły zabieg. Pomagają w tym lewicowo-liberalne media oraz pseudoautorytety. Jeszcze do niedawna, jeśli ktoś był w ogóle zwolennikiem aborcji, to mówił, że jest to zło konieczne, czyli jednak zło. A w tej chwili rzeczy niebywałe się dzieją, ponieważ są kobiety, w tym wiele tak zwanych celebrytek, które publicznie chwalą się tym, że dokonały aborcji. Podkreśla poseł Prawa i Sprawiedliwości Halina Szydełko. Feministki dążą do tego, by w Polsce była dowolność w zabijaniu nienarodzonych dzieci, by kobieta mogła dokonać tak zwanej aborcji, gdy tylko będzie miała taką wolę. To przypomina sytuację z 1997 roku. Wtedy w tym roku zostało dokonanych około 3000 aborcji. Jeżeli doliczymy do tego podziemie aborcyjne, szacowane przez socjologów, oni mają oficjalne przeliczniki, to
otrzymujemy liczbę około 15 tysięcy. Tymczasem feministki na stronie konkursowej twierdzą, że proceder zabijania nienarodzonych dzieci dotyczy 150 tysięcy kobiet. Liczba ta jest celowo zaniżona. To element wdrażania cywilizacji śmierci, podkreśla poseł Halina Szydełko i dodaje, że dziś potrzebna jest większa ochrona prawna dzieci poczętych. Jeśli ktoś pyta, jak sobie radzić z restrykcyjnym prawem aborcyjnym w Polsce, to odpowiedź jest jedna. Prawo trzeba zmienić i to na takie, które jeszcze lepiej chroniłoby poczęte życie. Do Sejmu wpłynęło kilka projektów ustaw w tej sprawie, ale posłowie się nimi nie zajęli. Niewykluczone, że zrobią to w kolejnej kadencji. Obecna ustawa zezwala na zabicie nienarodzonego dziecka, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety. Jest duże prawdopodobieństwo upośledzenia lub nieuleczalnej choroby dziecka oraz gdy ciąża powstała w wyniku przestępstwa. Na początku sierpnia Ministerstwo Zdrowia podało informację, że w minionym roku wykonano 1076 tak zwanych aborcji. To były informacje dnia. Dziękuję, że byliście Państwo z nami i życzę dobrego popołudnia. Z Panem Bogiem.